Sosin, czwarta koparka. Nie jadę. Dlaczego? Nie mogę was przecież wszystkich posyłać pod szóstkę. Szósta teraz najgorsza. Nie jadę, bo auto mam niesprawne. To dlaczego pan stoi w kolejce do mnie, a nie do pana technicznego? No bo do pana kierownika nie ma kolejki, a tutaj to ja tak z przyzwyczajenia. Pomyliłem się. Stokłosa, czwarta koparka. Innego, panie kierowniczka. Proszę. Panie Mika, czwarta koparka. Co, głupiego pani szuka? Nie jadę, no. Karta pracy, panie techniczny. A co jest? Dwójka wyskakuje i lewarek muszę kijem podpierać. I pomaga? Pomaga, ale bardzo niewygodnie. Powinien pan to opatentować. Grosz by panu jakiś wleciał? A pomyślę nad tym. Myśl pan, myśl. Zostawił go na bazie. Jego samochód jest w porządku. Czy? Sosina. Wymyślił jakiś defekt, kiedy kazałam jechać mu pod czwórkę. Tam żaden nie chciał jechać. Co pani powie? Tak mnie oszukał. Cholera. Wie pani, ale mu daruję. Mam dzisiaj wesoły dzień. Jaki? Skończyłem cytrynę. To dla pana wesoły, a mnie znowu budowa obsztorcuje. No to niech im pani powie tak jak w szkole. Panie, ja to Michał. To nie są metody. A skąd pani wie, że stać mnie na inne? Właśnie widzę, że pana nie stać. Wiem, że pani tu ciężko pracuje. Ja pani mogę pomóc tej papierkowej robocie, no słowo daję. Obejdzie się. Dziękuję. Transport? Transport? Łączę wam czwarty odcinek. Tu czwórka. Kierownika bazy poproszę. Słucham. Ile mi pan dał dzisiaj wozów? Cztery, panie kolego. Coś panu powiem, panie kolego. Potrzebne mi były na dzisiaj dwa wozy. Zamówiłem pięć, a nie przyjechał żaden. Niech mi pan będzie łaskaw powiedzieć, ile mam zamawiać, żeby był chociaż jeden. Sądzę, panie kolego, że zaszło jakieś poważne nieporozumienie. Jestem pewien, że uda nam się sprawę załatwić. Sprawdzę, jeśli to prawda. Co to znaczy, jeśli to prawda? Za kogo mnie pan ma? Za transportowca? Sprawdzę i wyciągnę konsekwencje. Wie pan co? Jak mam być szczery, to jest pańskiej konsekwencji gówno. Potrzebuję teraz dwa samochody, nic więcej. A co wy sobie nagła krew wyobrażacie, że ja zimę będę na daczkach wywoził? Albo wynosił w nogawkach garci? Chcę uczciwie swoje pieniądze zarobić, moi ludzie też. Na różne puchy to macie czas. Ale znajdzie się ktoś, kto u was zrobi wreszcie porządek. Halo? 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 To ile tych samochodów potrzeba? Kto to mówi? Techniczny bazy. Jaki techniczny? Wy tam macie samych kierowników, tylko robić nie ma kto. Krótko ile? Już mówiłem, dwa. Za 15 minut będę u pana. Wdzięczny będę. To zbyteczne. Nikt tu panu łaski nie robi. I na przyszłość proszę zamawiać tyle samochodów, ile pan naprawdę potrzebuje. Od kiedy? Od dzisiaj. Pani będzie łaskawa wypisać kartę na wóz 3327. Dla kogo? Dla mnie. A jak zjadą tamci czterej na fajra, niech zaczekają na mnie. A który nie zaczeka, to wyleci z takim hukiem, że mnie popamięta. Nie ma kluczyku. Panie Sosin, po kartę. Lewarek wyskakuje. Już!